Dobry wieczór Państwu. Serdecznie Państwa witamy w Muzeum Energetyki na comiesięcznym muzycznym wieczorze, a będzie to wieczór nadzwyczajny z tego oto powodu, że otwarta muzyczna scena zostanie dzisiaj zagoszczona, że tak powiem, przez twórcę i pomysłodawcę tej sceny, naszego Mateusza Wróbla. Myślę, że sam Mateusz przedstawi swoich przyjaciół. Patrzysz w dal,
widząc siebie gdzieś. Marzeniami żyjemy, w barwach tęczy są, tak jak sen, który spełnia się. Daj wiarę w marzenia, bo gdy mocno wierzysz w nie, spełniają się tak, jak nocą piękny sen, choć przez chwilę. Chciałbyś być aniołem, podziwiać stary świat, który ma szarą magię barw, zagubiony w gęstej mgle. Czekasz wciąż na jeden dzień, w którym wszystko zmieni się. Będzie tak, jak kiedyś było, wiem. Gdzie wszystko takie proste jest, choć chwilę najmniejszą chciałbyś zabrać, by całkiem szary świat na nowo piękny był, choć przez chwilę. Chciałbyś być aniołem, podziwiać skóry świat, który ma szarą magię barw, zagubiony w gęstej mgle. Czekasz wciąż na jeden dzień, w którym wszystko zmieni się. Będzie tak, jak kiedyś było, wiem. Państwu, witam bardzo serdecznie. Dziękuję przede wszystkim na początku Państwu, że przyjęliście moje zaproszenie. Jest to naprawdę dla mnie wielki moment, wielka chwila, ponieważ dzisiejszy koncert jest koncertem szczególnym. Po pierwsze, dlatego, że pojawi się tutaj część moich autorskich utworów, a te właśnie pierwsze dwa utwory, które zabrzmiały, to były moje utwory autorskie. Pierwszy z tekstem Lucjana Smoloża z moją muzyką, a drugi to mój całkowicie autorski utwór. Ale również ważny jest ten koncert z tego względu, że pojawią się tutaj utwory, które w ciągu mojego życia do tej pory pojawiały się gdzieś w mojej muzycznej drodze i są utworami ważnymi. Jednym z takich utworów na pewno teraz będzie piosenka, która towarzyszy mi już jakiś czas, a jest to piosenka z repertuaru Jona Bon Jovi, piosenka It's My Life. Just the face in the crowd, you're gonna hear my voice.
shouted out loud. It's my life, and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna leave when I'm alive. It's my life, my heart is like an open highway, like Vegas. This is for our ones who stood the ground. For Tommy and Gina will never back down. Tomorrow's getting hard to make, to no mistake. Looking even like you got to make your own breaks. It's my life, and it's not on me. Stand tall when you're calling you out. Don't bend, don't break, baby, don't back down. It's my life, and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna leave when I'm alive. It's my life, my heart is like an open. Dziękujemy bardzo. Teraz, drodzy Państwo, kolejna, jedna z ważniejszych piosenek, które przewinęły się przez moje życie. I do tej piosenki chciałbym zaprosić pewną osobę, z którą od dłuższego czasu mam możliwość współpracy i śpiewu wspólnego w zespole Vocata. Przed Państwem Barbara Solich. Wielkie brawo! My specjalnie dla Państwa razem wykonamy piosenkę pod tytułem Need You Now. Thank you.
It's a quarter after one. I'm all alone and I need you now. Say I wouldn't call, but I lost all control and I need you now. Stop looking out the door, wishing you come sweeping in the way you did before. And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's a quarter after one. Teraz, szanowni państwo, piosenka, która również od jakiegoś czasu gdzieś tam w moim życiu się pojawia. Jest to mianowicie piosenka, która powstała, kiedy jeszcze mnie nie było na świecie tak naprawdę, bo w latach 80., a nawet i wcześniej. Jest to piosenka zespołu Skawalker, który między innymi współtworzyli Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. A ja dziś chciałem dla państwa zaśpiewać tą piosenkę właśnie z ich repertuaru. Piosenkę pod tytułem Gdyby Ktoś, która tak na pozór jest piosenką oczywistą i opowiada o tym, że żyje się raz i trzeba wykorzystać każdą chwilę, ale ja myślę, że ta piosenka ma też takie drugie dno i opowiada o tym, że mimo wszystko warto walczyć o swoje marzenia. No bo marzenia się spełniają. O tym też była jedna z moich piosenek wcześniejszych. Piosenka Gdyby Ktoś. Gdyby ktoś powiedział ci, od dzisiaj będziesz wiecznie żył, gdyby nawet całą prawdę znał, nigdy nie zaufaj mu. Gdyby ktoś obiecał ci kryształowej góry szczyt, gdyby nawet kiedyś wspiął się tam, nigdy nie zaufaj mu. Bo i tak
niestety tak już jest. Każdy ma tylko swój czas. Nie wszystko można mieć i nie wszystko można mieć. Nie wszystko można mieć. Taką, jakiej nie miał nikt. Nawet gdybyś rządził armią dusz, nigdy nie zaufaj mu. Gdyby ktoś obiecał ci całą miłość tego świata, gdyby nawet sam tak kochać mógł, nigdy nie zaufaj mu. Niestety tak już jest. Każdy ma tylko swój czas. Nie wszystko można mieć, bo i tak żyje się raz. Niestety tak już jest. Każdy ma tylko swój czas. Nie wszystko można mieć i nie wszystko można mieć. Nie wszystko można mieć. Nie wszystko można mieć. Nie wszystko można mieć. Teraz, drodzy Państwo, kolejna ważna dla mnie piosenka. Jest to piosenka, którą w oryginale wykonuje Phil Collins. Natomiast ja, trochę zainspirowany wersją zespołu Lemon i Agnieszki Chylińskiej, postanowiłem również tą piosenkę włączyć do naszego repertuaru na dziś. A jest to piosenka Against All Odds. I wish I could make it turn around.
Piosenka, która towarzyszy mi już też od kilku ładnych lat. I jest to również dla mnie szczególna piosenka, jak te wszystkie do tej pory. Może to dziwnie brzmi, ale tak jest. Jest to piosenka, w zasadzie ja tą piosenkę skowerowałem. I to był pierwszy cover, który miałem okazję profesjonalnie nagrać w studiu nagraniowym i to było dla mnie wielkie przeżycie. Wszystko zaczęło się kilka ładnych lat temu, kiedy zjawiłem się w Miejskim Domu Kultury w Wojciskach Górnych na pierwszym festiwalu piosenki estradowej Kryształowy Kos. Zostałem laureatem tego konkursu, tak się później złożyło, a nagrodą właśnie między innymi było nagranie wybranych utworów w studiu. I ta piosenka była jedną z tych, które nagrałem. Pójdę pod wiatr. Przed światem ukrywamy twarz, bojąc się, że ktoś zobaczy trudną miłość, wielką miłość w nas. Pójdę pod wiatr. Thank you.
bardzo. Szanowni Państwo, teraz jedna z kolejnych moich autorskich piosenek. Jest to bowiem piosenka, która, jeżeli mam być szczery, powstała całkiem przypadkiem. Ja tutaj, drodzy Państwo, w Muzeum Energetyki od dłuższego czasu się udzielam. Jestem wolontariuszem i organizuję tutaj razem w porozumieniu z zarządem. Organizujemy tutaj różne ciekawe przedsięwzięcia. I tak się okazało, że Lucjan Smolosz, mąż od pani prezes, od Joli, okazało się, że pisze wiersze. Postanowiliśmy stworzyć coś razem. A ta piosenka, którą za chwilkę zaśpiewam, powstała jako taki niespodziewany prezent gwiazdkowy dla Lucjana. A później tutaj też jeszcze była okazja, żeby tą piosenkę wykonać na żywo. Dzisiaj jest ku temu kolejna bardzo miła i fajna okazja. Piosenka pod tytułem Napiszę do Ciebie wiersz. Słowa Lucjan Smolosz. Wielkie brawa. Ludzku, pokaż się, gdzie jesteś. Lucjan Smolosz, proszę Państwa. Thank you.
zły, ani słodki, ani kwaśny. Będzie prawdziwy, ni smutny, ni wesoły. Może czuły, delikatny jak łza. Zdjęta wargami z twego policzka. Drodzy Państwo, a teraz delikatnie rozweselimy klimat, bowiem mamy dla Państwa piosenkę, którą w oryginale wykonuje zespół Earth, Wind and Fire. Ta piosenka nosi tytuł September i będzie to taka troszkę w naszej niecodziennej aranżacji, taka lekka bossanowa, także można klikać razem z nami. Do you remember the 21st night of September? Lovers changing their minds and pretenders, while chasing the clouds away. Our hearts are ringing in a case that song we're singing. Yes, we dance in the night. Remember how the stars stole the night away. Hey, 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 Badia, say that you remember. Badia, dancing in September. Badia, never was a cloudy day. Drodzy Państwo, tym miłym, wesołym akcentem przechodzimy
do kolejnej piosenki z mojego autorskiego repertuaru. Jest to bowiem piosenka jedna z nowszych, ze świeższych, które się dziś pojawiły na tym koncercie. Piosenka nosi tytuł Taki Czas. Jest to piosenka z moim tekstem i moją muzyką, a premiera tej piosenki miała miejsce 29 marca w telewizji Katowice. No i myślę, że piosenka się Państwu spodoba. Taki czas.
I drodzy Państwo, tym miłym akcentem dotarliśmy prawie do końca naszego koncertu. Ale jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Drodzy Państwo, teraz na zakończenie najbardziej spontaniczna i radosna piosenka, jaką mamy w repertuarze w tym koncercie. Jest to bowiem piosenka, która również od dłuższego czasu towarzyszy mi, bowiem za sprawą drugiego mojego projektu zespołu Chills, w którym miałem udział śpiewać. Wykonywaliśmy tą piosenkę na kilkunastu koncertach, które zagraliśmy i dlatego postanowiłem, że również dziś ta piosenka się pojawi, bo jest to jedna z ważniejszych piosenek w moim życiu. Piosenka I'll Be There For You.
instrumentach perkusyjnych i na przeszkadzajkach różnego typu fantastycznych Benjamin Pilk! Serdecznie. Naprawdę to dla mnie wiele znaczy, bo tylko i wyłącznie przekonuję się w tym, że muzyka to jest coś, co chcę robić w życiu nadal, bo daje mi to niesamowitą satysfakcję. No to na bis będzie piosenka, która również od kilku lat mi towarzyszy. We Found Love. We found love in a
Przepraszam, trochę to trwało, ale musiałem sobie znaleźć ściągawki moje. To będzie jeszcze raz piosenka, która dla mnie wiele znaczy. Pójdę pod wiatr. Światem ukrywamy twarz, bojąc się, że ktoś zobaczy trudną miłość, wielką miłość w nas. Pójdę pod wiatr. I jeszcze raz gorące brawa i artyści wrócą na scenę. A teraz grupę robimy przyjaciele i statystyki mówią, że każdy wydawca ma dwa razy wysy przygotowane. Na tego wysy grupę. Dziękuję bardzo.
Ponieważ, drodzy Państwo, co się rzadko zdarza, mam specjalne zamówienie, by zaśpiewać pierwszą piosenkę. Teraz muszę sobie tu troszkę... O, jest, znalazło się. Koncert tutaj w tym miejscu w dniu dzisiejszym mógł się odbyć. Dziękuję przede wszystkim zarządowi Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki na czele z Jolantą Pietrynią Smolosz za to, że mogliśmy się tutaj spotkać, że ten koncert mógł się tutaj odbyć. Dziękuję kolegom, którzy ze mną zagrali. Dziękuję Basi. Dziękuję Łukaszowi i Dominikowi. To był zaszczyt dla mnie zagrać z wami. Dziękuję Lucjanowi za piękne teksty, które mi cały czas podsyła. Nie, no, stwarza jakieś takie sytuacje, dzięki którym możemy słuchać i ja mogę wykonywać te wszystkie swoje autorskie utwory. Dziękuję też Wojtkowi, który zajął się techniką i obsłużył nam dziś ten koncert. I przede wszystkim, może powinienem od tego zacząć, dziękuję Państwu, że przyjęliście moje zaproszenie i że mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać.
w tak miłej atmosferze. Dziękuję bardzo i życzę spokojnej nocy. Do zobaczenia.